Ma pan gadżety z prezydentem Zełenskim? Tak. Co to jest? Skanuję fotografię Zełenskiego i włącza się piosenka z serialu Sługa Narodu. Wybory wygrał Wasyl Hołoborodko, bohater serialu grany przez Zełenskiego. Ludzie chcieli radykalnych zmian, jak w filmie, i dlatego na niego głosowali. On każdego tygodnia gościł na ekranach w milionach domów i był odbierany jak swój człowiek. Sługa narodu. Kiedy Zełenski został prezydentem, to przez jakiś czas nie mogłem w to uwierzyć. Myślałem, że w ostatniej chwili powie: przepraszam, przyjaciele, wybaczcie, wkręciłem was. Mamy opisać całą tę historię, tak? No dobrze. Tak wyglądał Wołodymyr Zełenski na początku lat 2000, kiedy rozkręcał swój show biznes. Jego kabaret Kwartał 95 od razu bił rekordy popularności. Podobnie jak jego filmy i programy. Zełenski szybko stał się sławny, kochany i podziwiany, bo za co tylko się zabrał, osiągał sukces. Jak w Tańcu z Gwiazdami w 2006 roku. Wygrywa para numer 5. Zełenski jest niezwykle skutecznym biznesmenem, który sam się wykreował i jest znany na całym postsowieckim terytorium. Roman Romaniuk pracuje w gazecie Ukraińska Prawda. Pisze artykuły na temat Wołodymyra Zełenskiego. On przywykł do tego, że kojarzony jest z sukcesem. Pomyślał więc, czemu nie wykorzystać takich możliwości. Wydaje mi się jednak, że nie do końca zdawał sobie sprawę, z jakimi wyzwaniami przyjdzie mu się zmierzyć. To było wydarzenie bez precedensu w całej Europie Wschodniej. W 2019 roku prezydentem Ukrainy został celebryta, satyryk, aktor i producent filmowy. Wołodymyr Zełenski zdobył ponad 73% głosów. Milionom Ukraińców spodobała się jego serialowa rola nauczyciela, który przez przypadek zostaje prezydentem. I to idealne. Bo takim, który służy zwykłym ludziom i walczy ze skorumpowanymi dygnitarzami. Zełenski zbudował swój polityczny kapitał na tym, że dostatecznie ostro i kąśliwie wyśmiewał niemal wszystkich ukraińskich polityków. Praktycznie wszystkich ukraińskich polityków. Jevhen Machda jest jednym z czołowych kijowskich politologów i autorem książki o prezydentach Ukrainy. Mimo krytyki, wielu polityków chodziło na występy kabaretu Kwartał 95 z Poroszenką włącznie. Co z gospodarką? Jesteśmy w głębokiej dół... Cicho! Nie mów. Niech to będzie dla wszystkich niespodzianką. Szybciej schodź do studia na próbę. Ile można czekać? Już biegnę. Roman Wintoniw jest aktorem i satyrykiem. W internecie ma swój program kabaretowy. Wyśmiewa w nim wpadki polityków bez ogródek. Tak samo jak kiedyś robił to Wołodymyr Zełenski, który teraz sam stał się obiektem żartów. Na początku Zełenski bardzo dużo żartował w rozmowach z ludźmi. Jak już został prezydentem? Tak. Bo na początku pewnie myślał, co? Ja nie dam sobie rady jako prezydent? W końcu jestem producentem i różne już rzeczy robiłem. Z czasem jednak zrozumiał, że nawet najmniejsza pomyłka na Instagramie albo w notatce zamieszczonej na Facebooku czy gdzie indziej, na przykład pomieszanie Litwy z Łotwą, to bardzo poważna sprawa. Romku! Już? Program Romana ukazuje się w tak zwanej TV Toronto. Satyryk występuje jako Michael Szczur, który jest korespondentem ukraińskiej diaspory w Kanadzie. Krótko mówiąc, jakby co, to nie on.
Jesteś gotowy? Tak. To zaczynaj. Oglądacie program Hashtag Małpa nawias Hrywna Pytajnik Dolar Zero. Nazywam się Michael Szczur. Jedziemy. W porządku? Jeszcze raz. W reżyserce mówią, że mało energicznie. Lena, zaraz będzie dużo energii. Uważaj, bo jeszcze pomyślą, że coś piłeś. Uwaga. 3, 2, 1. A oto próbka gotowych programów. Rower treningowy. Państwowy. Wołodymyr Zełenski uczynił transport na pedały głównym symbolem władzy prezydenckiej. Bip, bip, zeleń, zeleń. Dzień dobry, Ukraino. To jest fitness wideo z Instagramu Wołodymyra Zełenskiego. Bo podczas pierwszej zagranicznej wizyty do Brukseli prezydent udzielił wywiadu siedząc na rowerze treningowym. Co będzie dalej? Zełenski udzieli wywiadu siedząc w kuli sferycznej, a dziennikarz będzie biegł przed nią. A tak będzie wyglądał briefing Zełenskiego. A tak konferencja prasowa. Dowiedzieliśmy się, jak Wołodymyr Zełenski chce odzyskać wziętych do niewoli żołnierzy i powstrzymać rosyjską agresję w ramach trójstronnej grupy kontaktowej do spraw Donbasu. Trzymam kciuki. Za to, żeby nam się udało. Żeby zakończyła się wojna, Zełenski będzie trzymać kciuki. A żeby rozwijała się gospodarka, będzie spluwać przez lewe ramię. Satyrycy mają w rękach potężną broń. Teraz Zełenski sam na własnej skórze doświadcza, jak to jest, kiedy twoje komentarze ktoś wyśmiewa, bo coś nie tak powiedziałeś. Myślę, że jest mu ciężko. Ale dzięki temu zaczął przywiązywać większą wagę do słów. Widać, że pracuje nad tym, by być bardziej srogim i poważnym, żeby odejść od imidżu wesołka klauna. To jest jego duży problem, bo stał się zakładnikiem wizerunku komika. To prawda. Chciałabym, żebyśmy obejrzeli pewne nagranie. Film Sługa Narodu? Tak, bo to pozwala zrozumieć, dlaczego ludzie głosowali na Zełenskiego. Przyrośliście tyłkami do stołków. Pot wycieracie, pocicie się i denerwujecie? Nie na takiego was, jak ja, czekaliście, co? Tą kamienną buławą chętnie dałbym wam po mordach. Proszę, oto minister zdrowia. Podleczyć cię? A u pana, ministrze oświaty, wszystko w porządku? Gdzie się uczą pana dzieci? Za granicą, tak? Koszmar. Popatrzcie na swoje tłuste mordy. W realu Zełenski tak się nie zachowuje. Może już nie, ale na początku na pewno starał się postępować tak samo jak w filmie. Zobacz. Skoro nie możecie powstrzymać kontrabandy, to czemu się nie podajecie do dymisji? Może pan ich zwolnić? Potrzebne wypowiedzenie. Mam dość tej waszej biurokracji i tych waszych kurtuazji w stylu: panie i panowie, wstańcie, by przywitać prezydenta. Mnie interesują czyny, a nie słowa. Problemem nie jest to, że ktoś przykleił się do stołka i nie podejmuje decyzji. Problem polega na tym, że brakuje ludzi, którzy są kompetentni. Problemem jest brak wiedzy, brak fachowców, brak pomysłów. Problemem jest strach i to, że źle działa system, a wszyscy zamiast zajmować się tym, by stworzyć coś nowego, myślą tylko, jak obronić to, co jest. No co, próbujemy dalej? Zełenski bez wątpienia umie zaprezentować się jako swój człowiek. Ale prezydent przede wszystkim musi umieć rozwiązywać trudne problemy. A najtrudniejszym z nich są stosunki z Rosją. Bo w wojnie na wschodzie Ukrainy zginęło ponad 13 tysięcy ludzi. Straciliśmy Krym i straciliśmy część Donbasu. Uważam, że Zełenski nie zdoła przywrócić stosunków z Moskwą do takiego stanu, by kiedyś mógł prowadzić biznes tak jak dawniej. Czyli i na Ukrainie, i w Rosji. Donbas na wschodzie Ukrainy. Niedaleko stąd jest samozwańcza Republika Ługańska, utworzona przez separatystów i wspierana przez Rosję. Linia frontu podzieliła rodziny, przyjaciół, kraj. Im bliżej granicy, tym więcej posterunków, kontroli, opustoszałych wiosek i zniszczonych domów. Kto tylko mógł, ten stąd wyjechał. Można powiedzieć, że mieszka pan na linii frontu.
wojda? Tak, bo dosłownie tu obok stacjonuje wojsko. I jak wygląda życie w takim miejscu? Tu mogą wjechać tylko ci, którzy mają stałe zameldowanie. Kiedyś było u nas dobrze, jak kopalnie pracowały. A dziś Donbas został porzucony na amen. Pracował pan w kopalni? A jak inaczej, całe życie. To chociaż ma pan dobrą emeryturę. Nie. Na kogo tu ludzie głosowali? Na Zełenskiego? A na kogo jeszcze mieli głosować? Zakończenie wojny na Donbasie było głównym hasłem wyborczym Wołodymyra Zełenskiego. Jeszcze jako kandydat na prezydenta mówił na spotkaniu z dziennikarzami tak. Najważniejszy i najbardziej palący problem jest taki, że my nie chcemy więcej wojny. Nie my tę wojnę zaczęliśmy, ale jeśli jest jakakolwiek szansa, by ją zakończyć, to powinniśmy zrobić wszystko, co się da, żeby tylko przestali ginąć nasi ludzie. W sąsiedniej miejscowości to w ramach pomocy rozdają kaszę gryczaną. Miasteczko Złote w obwodzie ługańskim leży na linii frontu. Przez wojnę i biedę ludzie są tu zmęczeni i rozdrażnieni. Ciociu, tamte rulony są wasze. I tamte, i te. Co za dary przywieźli? To do ocieplania domów? Tak. I każdy może dostać? Każdy. Kto chce, to znaczy każde domostwo. W październiku 2019 roku o miejscowości Złote było głośno nie tylko na Ukrainie. A wszystko za sprawą wizyty prezydenta Zełenskiego. Przyjechał tu po tym, jak Kijów zgodził się na wycofanie ludzi i sprzętu z trzech odcinków frontu, w tym pobliskiego. Decyzja podzieliła Ukraińców. Jedni uznali odwrót armii za zdradę i kapitulację. Inni, jak mieszkańcy Złotego, dostrzegli w tym nadzieję na pokój. Jak to było? Gdzie go spotkałyście? On szedł drogą od strony klubu do sklepu. Na piechotę. Wszędzie chodził na piechotę. I nie miał kamizelki kuloodpornej. Nawet się dziwiliśmy, bo inni to ponakładają na siebie tyle wszystkiego, a on był jak my. Stoimy, a tu nagle pojawia się on. Niemożliwe, pomyślałam, pewnie to ktoś podobny, ale nie, to naprawdę był Zełenski. Szedł jak zwykły człowiek. Pani też widziała Zełenskiego? Ona to mu nawet rękę podała i potem jej nie myła. Niech pani opowie. Tak, nie myłam ręki przez 2 tygodnie, bo uścisnął ją prezydent. Wołodymyr Zełenski przyjechał do miasteczka późnym wieczorem. Nocował w zwykłym domu, którego właściciel nie miał pojęcia, komu wynajmuje pokój. Ja mogę iść spać do sąsiada. Nie ma takiej potrzeby. Przecież to pana dom. Ale my zapłacimy. Tak jak się należy. Nie wiedział pan, komu wynajmuje? Nie wiedziałem. To znaczy, że nasz wywiad pracuje dyskretnie. Dzięki Bogu. A czego potrzebujecie? Czego tu ludziom brakuje? Spokoju. Mamy dość wojny. Tak to wygląda. Zobaczcie, jest nawet telewizor i DVD. W porządku. Dzień dobry. Jaki pan młody. Siusiu Majtek. Dzieciak. Dzieciak? No tak. To dobrze. O, mamma mia. Z dobrymi nowinami pan przyjechał? Tylko z dobrymi. To chwała Bogu. Emerytury trzeba zwiększyć 5 razy. Powiedziałem, że z dobrymi nowinami, a nie bardzo dobrymi. Rozumiem was. Chcemy pokoju. Wiem. Bardzo na pana liczymy. Chcemy spokojnie spać. Wycofają stąd wojsko? A chcecie? Tak. On rozmawiał z każdym, kto chciał. Wszystkich wysłuchał. W naszej miejscowości jest kopalnia węgla i większość mieszkańców pracuje w tej kopalni. Teraz to wypłacają już pensje na czas. Tak, i nie ma zaległości. A wcześniej nie płacili po 6, 7 czy 8 miesięcy. Jak Zełenski przyjechał, to powiedział, że dostaniemy wszystkie zaległości i tak się stało w ciągu 2 czy 3 tygodni. Nie, trochę później. No dobrze, w ciągu miesiąca, ale wszystko wypłacili. Na dom dają po 10 rulonów, a ty z synem masz 20. A czy ja z nim mieszkam? Nerwy zostawcie lepiej w domu. Kiedy minął rok sprawowania funkcji prezydenta przez Wołodymyra Zełenskiego, przeprowadziliśmy sondaż.
korespondentem odpowiedzi. Andrii Byczenko jest socjologiem. Pracuje w renomowanym centrum imienia Razumkowa, które bada opinię publiczną. Z naszego sondażu wynikało, że największa grupa respondentów, ponad 40%, uważa, że sam Zełenski starał się jak mógł, by poprawić sytuację ludzi. Natomiast źle pracuje jego otoczenie i inni urzędnicy. Czyli, że nie on jest odpowiedzialny. Tak. Według klasycznej, niestety rosyjskiej zasady, że car jest dobry, tylko bojarzy źli. Proszę pokazać, jak tu żyjecie. Zapraszam. To jest moja kuchnia. Już robię kawę. Lena pracuje w klubie przy kopalni. Jej warunki życia są typowe dla większości mieszkańców Złotego. Taniu, przynieś z pokoju filiżanki. Tatiana jest emerytowaną przedszkolanką. A to jest salon. Widzę, że telewizor pracuje non-stop. Tak. Jakie stacje pani ogląda? No, rosyjskie. Tam przecież zupełnie inaczej naświetlają konflikt na Donbasie. No tak. Jak to oglądam, to nieraz widzę, że kłamią. Ci, którzy mieszkają w samozwańczych republikach i mają tylko rosyjską telewizję, to nie znają prawdy. Oczywiście, że nie. My nie rozumiemy ich polityki, ale mimo wszystko trzeba się z nimi jakoś porozumiewać. Tania ma po tamtej stronie mamę, a ja babcię. To co, mamy z nimi nie rozmawiać? I rozmawiacie? Rozmawiamy. Przez telefon? I przez Skype'a, i przez telefon. I jaka tam jest sytuacja? Emeryci w sumie nie mają najgorzej, bo dostają wypłatę i tu, i tam. Ale bez ukraińskiej emerytury nie wyżyliby. Oczywiście, a młodzież w ogóle nie ma czego tam szukać. Wróćmy do Zełenskiego. To serial Sługa Narodu. Podczas gdy nasz kraj pogrążony jest w biedzie, wy zamykacie centrum miasta, żeby z pędem wiatru przemknąć swoimi eleganckimi samochodami, które kosztują tyle, że za każdy z nich można zrobić operację jakiemuś emerytowi. Fakt, emeryci są u nas biedni. Kiedy ludzie głosowali na Zełenskiego, to mieli w pamięci ten film? Tak. Uważacie, że on jest taki jak w filmie? Tak. Ale w serialu gra zwykłego nauczyciela, który został prezydentem. Natomiast w realnym życiu Zełenski jest bardzo dobrze sytuowany. Stąd pytanie, czy on rozumie problemy zwykłych ludzi? A dlaczego miałby nie rozumieć? No dlaczego? A po co Zełenskiemu prezydentura? Zastanawiałyście się nad tym? Przecież odnosił sukcesy, był popularny. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Bo może się rodzić podejrzenie, że ktoś go wystawi. No właśnie. Mam na myśli oligarchów. Startuje w wyborach prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski ogłosił start w wyborach prezydenckich na antenie telewizji 1+1. Tej samej, która emitowała serial Sługa Narodu. Jest to stacja należąca do oligarchy Ihora Kołomojskiego, a Kołomojski był skonfliktowany z Petro Poroszenką. Moim zdaniem Zełenski to jest projekt, a serial Sługa Narodu był częścią tego projektu. Uważam, że prezydentura Zełenskiego to efekt porozumienia grupy ukraińskich oligarchów, którzy w ten sposób uderzyli w Petro Poroszenkę. My już się tak nacierpieliśmy, że bardzo chcemy zmian i bardzo w nie wierzymy. W ostatnim czasie mamy przynajmniej zawieszenie broni i nie słyszymy strzałów. Niektórzy jednak krytykują rozejm, bo uważają, że nie powinno się zawierać porozumień z tamtą stroną. Gdyby ci, co to mówią, pomieszkali tutaj i przeżyli na własnej skórze to, co my, jak leci samolot, zrzuca bomby, a ty nie wiesz, gdzie uciekać i kładziesz się na ziemię, to też popieraliby zawieszenie broni. Czy widziałyście rozmowę Zełenskiego z ochotnikami, którzy nie chcieli się wycofać z linii frontu? To było nie na miejscu. Nie można tak rozmawiać z prezydentem. Prezydentowi należy okazywać szacunek. Ale zjedzmy lepiej barszcz.
Prezydent Zełenski przyjechał do Złotego z trudną misją. Było to spotkanie z nacjonalistycznymi ochotnikami, którzy zbuntowali się przeciwko nakazowi wycofania z linii frontu. Przyjechał pan zobaczyć wycofanie wojsk? Przyjechałem zobaczyć, co ludzie o tym myślą, co o tym mówią. I co mówią? Że trzeba wycofać wojsko. Tak mówią. A nam powiedzieli, że nie trzeba. Wycofanie wojska z trzech odcinków frontu było warunkiem spotkania Zełenskiego z Putinem i wznowienia rozmów pokojowych w ramach tak zwanego formatu normandzkiego. Znamy pana obietnicę, że chce pan demilitaryzacji i tak dalej, ale chcielibyśmy to omówić i sformalizować, żeby potem nie było tak jak z Petro Poroszenką. Co? Ty ze mną chcesz formalizować stosunki? Podpisać memorandum. Co? Ja z tobą? Nie ze mną. Ale ze wszystkimi ludźmi, którzy są w tym procesie, którzy przeżywają za Ukrainę. O jakiej kapitulacji mówisz? Powiedziałem ci, wywieźcie broń. Posłuchaj, ja jestem prezydentem tego kraju. Oczywiście. Mam 42 lata. Nie jestem frajerem. Powiedziałem ci, usuńcie broń. Problem Zełenskiego polega na tym, że najpierw próbował maksymalnie desakralizować władzę. Pokazywał, że ci, co sprawują rządy, to nie są jacyś wyjątkowi ludzie, ale zwykłe chłopaki, które mają służyć narodowi. Tymczasem, kiedy sam objął władzę, zrozumiał, że choć prezydent powinien służyć obywatelom, to jednak ci obywatele muszą mu okazywać szacunek jako głowie państwa. I nie chodzi tu o konkretną osobę, ale o sam urząd prezydenta, instytucję, bo w przeciwnym razie cały system władzy posypie się. Linia frontu z samozwańczymi republikami wspieranymi przez Moskwę liczy ponad 450 kilometrów. Poza kontrolą Kijowa znajduje się aż 1/3 Donbasu. Gdzie oni są? Tam? Tak, obserwują nas. Tak samo jak my ich. Widać, jak tam chodzą. Kiedyś to była jedna miejscowość. Dziś po tamtej stronie walutą jest rosyjski rubel, a tysiące ludzi ma rosyjskie paszporty. Bo Moskwa bez problemu wydaje je obywatelom separatystycznych republik. W lipcu 2020 roku Wołodymyr Zełenski mówił tak. Straciliśmy część terytorium, straciliśmy naszych ludzi i niestety nie możemy wrócić życia poległym. Ale powinniśmy odzyskać wszystkie nasze terytoria. Odzyskać wiarę. Wiarę w prawdę i w sprawiedliwość. Żeby śmierć tych, którzy w imię jej polegli, naszych bohaterów, nie poszła na marne. Czy zginął ktoś z pana przyjaciół? Oczywiście, na przykład mój sąsiad z domu. Ile miał lat? 24. Baza brygady mieści się na terenie porzuconego domostwa. Właściciele wyjechali stąd na początku wojny, kiedy w wiosce toczyły się regularne walki. To są resztki normalnego życia. Tak. Widać, że kiedyś to była całkiem niebiedna wioska. Ludzie spokojnie tu sobie żyli i pracowali, a dziś zostali tylko ci, którzy nie mają dokąd wyjechać. Prezydent Zełenski obiecał, że zakończy tę wojnę. W każdym razie podjął próbę rozwiązania konfliktu drogą polityczną, bo jak pokazała praktyka kilku lat, działania wojenne nie przynoszą rezultatów. Przed wyborami prezydenckimi Zełenski powiedział w jednym z wywiadów tak,
Trzeba usiąść z Putinem, wziąć listę jego żądań, listę naszych żądań, zestawić je i gdzieś w połowie dojść do jakiegoś konsensusu. Ale tak można było zrobić jedynie w serialu Sługa Narodu. Bo kiedy przed tobą siedzi realny Putin, to nie powiesz mu przecież: Wowa, spotkajmy się gdzieś po środku, bo niby gdzie jest ten środek? Żeby można było zasypać takie rowy, Wołodymyr Zełenski już w pierwszych miesiącach urzędowania kilka razy rozmawiał z prezydentem Putinem. Przez telefon i twarzą w twarz. W Paryżu na szczycie normandzkim do spraw Donbasu. Ale samozwańcze republiki nie wróciły pod kontrolę Kijowa. Nie znikły ani okopy, ani granice. Jaka sytuacja? W porządku, spokój. Co robi przeciwnik? W nocy chodzili na hałdy i taszczyli stamtąd jakieś deski. Jak przyjeżdżał prezydent, co to? Proszę odebrać. Co się stało? Nic, to raport. Jak prezydent przyjeżdżał na Donbas, to spotykał się z wami? Ze mną osobiście nie, ale z dowódcą naszego batalionu tak. Wręczył mu order Bohdana Chmielnickiego. Dzień dobry. Dzień dobry, Nataszo. Jak się macie? Świetnie. Co się dzieje? Co robicie? Cisza, spokój. Natalia jest rzecznikiem prasowym brygady. Ukończyła Akademię Wojsk Lądowych. Pochodzi ze Lwowa i ani chwili nie wahała się, by przyjechać na linię frontu. Ja szanuję kobiety, które służą w armii. Nawet nie wszystkich mężczyzn stać na to. Mówiliśmy, że był tu u was prezydent. Oglądaliście serial Sługa Narodu? Oczywiście, oglądaliśmy. Wszyscy? No pewnie. A co poczuliście, kiedy usłyszeliście, że Zełenski będzie startował na prezydenta? My się polityką nie zajmujemy, nie chcemy o tym mówić. Naszym zadaniem jest obrona Ukrainy przed wrogiem i na tym się koncentrujemy. To typowa żołnierska ziemianka? Tak, schron. Dużo miejsca to tu nie mają. No nie. Dobrze, celuj. Jak pan ma na imię? Sasza. A pan? Sieroga. Co jest najtrudniejsze w codziennym życiu tutaj? No powiedz. To, że trudno jest siedzieć bezczynnie. Nudno? Chcielibyście powalczyć? Tak. Nie odmówilibyśmy. Wcześniej było łatwiej. Tak, bo jak cię nosiło, to wystrzeliłeś serię i spokojny byłeś jak dzidziuś. Adrenalina pobudza lepiej niż poranna kawa. A ktoś z waszych bliskich zginął? Nie. Skąd pan jest? Z Krzywego Rogu. Czyli z miasta, w którym urodził się Zełenski. Tak. Ale jak on przestał grać w filmach, to i przestał mnie interesować. Krzywy Róg. Wielki ośrodek przemysłowy. Miasto kopalń rud żelaza i węgla, kamieniołomów, hut, dymiących kominów i wszechobecnego rdzawego pyłu. Tu w 1978 roku w rodzinie rosyjskojęzycznej inteligencji urodził się Wołodymyr Zełenski. Tu chodził do szkoły i tu zdobył dyplom prawnika, którego nigdy nie spożytkował. Tu poznał miłość swojego życia i tu stawiał pierwsze kroki jako showman. Uwaga, bo wszystko jest świeżo malowane. Walentyna Ignatienko jest wicedyrektorką gimnazjum, do którego chodził Wołodymyr Zełenski. To ona jako jedna z pierwszych dostrzegła artystyczny talent Wowy. On przyszedł do nas, jak był całkiem mały. Miał 8 lat. Wszystko go zawsze interesowało i wszystko ciekawiło. Wszystko chciał wiedzieć i wszędzie musiał być. W czasie, kiedy chodził do czwartej czy piątej klasy,
Powstało u nas kółko tańca towarzyskiego. I on oczywiście od razu się zapisał. Kiedy był w 9 klasie, nauczycielka literatury zaproponowała uczniom: chodźcie, wystawimy jakiś spektakl. Давайте сыграем, поставим спектакль. Вот. И там padło na sztukę Ożenek Gogola. Вот, он играл. Зеленский играл экзекутора яичницы. Вы знаете, jak wiadomo, to nie jest główna rola, ale kiedy skończył się spektakl, to kwiaty dostawał on. Володя zawsze był na scenie w centrum uwagi. Gdzie on siedział? Mniej więcej tu, w drugiej czy trzeciej ławce, bo nie był wysoki. Tak, nie był wysokiego wzrostu, dlatego nigdy nie siedział w ostatnim rzędzie. Zawsze bliżej biurka nauczyciela i tablicy. Jak pani zareagowała na wieść, że będzie startował w wyborach prezydenckich? Nie będę ukrywać, że miałam wątpliwości, czy dobrze robi i po co mu to w ogóle potrzebne. I co, uspokoiła się pani z czasem, czy wręcz przeciwnie? Jak mogliśmy się uspokoić? Widzimy przecież mnóstwo problemów, które musi rozwiązywać. Nie ma stabilnej sytuacji. A do tego wszystkiego doszła jeszcze światowa pandemia koronawirusa. Myślę, że gdyby wiedział, jakie trudne czasy czekają go jako prezydenta, to być może nie ryzykowałby. Ale chcę podkreślić, że zaufaliśmy mu w chwili, kiedy na poważnie ogłosił swoją decyzję o starcie w wyborach prezydenckich i ufamy mu do dziś. On jest dobrze wykształcony i został dobrze wychowany w domu. Володя to wszechstronna osobowość. Jak dzieci zareagowały na to, że uczeń tej szkoły został prezydentem? Otóż dzieci zaproponowały, że zorganizują flashmob przed szkołą. Na tym podwórku? Tak, na dziedzińcu. Że pozdrowią stąd absolwenta szkoły z okazji tak wielkiego zwycięstwa. I wspólnie przygotowaliśmy mały układ taneczny. To najkraśa młodzież w świecie! Co to jest? To jest dziennik z ocenami na świadectwach maturalnych. I teraz pokażę, jakie oceny miał nasz prezydent. Które to? Proszę spojrzeć. Zełenski Wołodymyr Oleksandrowicz. Był prymusem. Urodzony 26 stycznia 1978 roku. Proszę zapamiętać, żeby mu złożyć życzenia z okazji urodzin. Proszę spojrzeć. Wtedy był 5-punktowy system ocen i on miał same piątki z małymi wyjątkami. Z jakimi? Tym wyjątkiem był język ukraiński i wychowanie fizyczne. Nauczycielka języka ukraińskiego Natalia Iwanowna pracuje w gimnazjum do dziś. Mieszka niedaleko szkoły w typowym bloku z czasów radzieckich. W Krzywym Rogu stanowią większość. Dzień dobry. Dzień dobry. Można? Oczywiście. Natalia Iwanowna uczyła Wołodymyra Zełenskiego przez 3 lata. Jedyna czwórka, jaką miał na maturze, była z języka ukraińskiego. A jak dzisiaj Zełenski mówi po ukraińsku? Dziś mówi po ukraińsku czysto. Opanował już język. Perfekcyjnie? Tak. Muszę przyznać, że teraz mówi po ukraińsku perfekcyjnie. Pani na niego głosowała? Nie. Mój mąż głosował na Zełenskiego i przekonywał mnie tak. On jest młody, jest rzutki. Popatrz, jaką ma dobrą ekipę.
A ja na to odpowiadałam tak. Zrozum. Jest zawód klauna, ale jest też człowiek klaun. I ja na Zełenskiego zawsze patrzyłam jak na człowieka klauna. Ja nawet jego programów nie oglądałam. No może na początku. Dlaczego? Co się pani nie podobało w jego żartach? To, że obrażał kogo? Naród ukraiński. W jaki sposób? Niech pani poda przykład. Proszę bardzo. Putin przeciwko nam wysyła czołgi, a my w odpowiedzi wysyłamy do Moskwy nasze ślicznotki. Jak można tak powiedzieć? Mnie to jest go nawet szkoda. Bo uważa pani, że niektórzy nie odbierają go jako poważnego polityka? Tak. On powinien całkowicie wymienić ekipę. Całkowicie. Przecież zmieniał ją już kilka razy i to w krótkim czasie. Tyle, że zmieniał złych na gorszych. Ale napijmy się herbaty. Już w ciągu pierwszego roku kadencji obserwowaliśmy dwóch różnych prezydentów Zełenskich. Pierwszy prezydent Zełenski to był Wasyl Kołobородько, czyli bohater serialu Sługa Narodu, który wymachiwał szabelką, żeby zrobić rewolucję. Ludzie, których wtedy sobie dobierał, to byli prozachodni młodzianie z błyskiem w oku. Z czasem pojawiły się jednak stare, sprawdzone kadry. Połowa z nich to są sowieccy partyjni funkcjonariusze, a połowa to na przykład działacze z czasów Janukowycza. Zełenski zaczął z górnego C, postawił na ekspertów. Młodych, ale często bez politycznego doświadczenia. Mieli tylko nie kłamać, nie kraść, nie poddawać się i myśleć po nowemu. Tak jak deklarował to pierwszy szef biura prezydenta, Andrii Bohdan, prawnik od oligarchy Kołomojskiego. Przyszliśmy tutaj z koncepcją reformowania administracji prezydenta. W sensie materialnym, by zmienić wszystko, co widzimy wokół. A czego inni nie zdążyli wynieść. Tak, chcemy usunąć to złoto i frędzle i przeprowadzić reformę mentalną, czyli przekształcić administrację z resztkami systemu radzieckiego w nowoczesne europejskie biuro prezydenta Ukrainy. Andrii Bohdan od Kołomojskiego utrzymał się na stanowisku niespełna 9 miesięcy. Jeszcze krócej, bo tylko pół roku, przetrwał ekspercki rząd młodego ekonomisty i prawnika Oleksija Honczaruka. Kto nie da rady, z tym się pożegnamy. Wołodymyr Zełenski okazał się niecierpliwy. Liczył na szybką poprawę sytuacji w kraju, jak oczekiwali od niego wyborcy. Tymczasem jego program, zwany windą, bo miał windować apolitycznych ekspertów, nie przyniósł natychmiastowych efektów, a jego ławka kadry rezerwowej okazała się niezwykle krótka. Proszę, to pana zamówienie. Zahaczyłem trochę o krawężnik, ale niczego nie zniszczyłem. To dla nas? Tak, jeszcze kawa. Dobrze. Proszę zabrać. Miło nam było zobaczyć pana. A mnie was. Proszę do nas częściej przyjeżdżać. Wszystkiego dobrego. I kto teraz będzie kierował? W ciągu pierwszego roku urzędowania Wołodymyr Zełenski odwołał dwóch premierów, a eksperckich ministrów, których lansował po objęciu urzędu, zastąpili politycy z wieloletnim stażem. To pokazuje, że ekipa Zełenskiego nie była przygotowana do biegu w maratonie, a jedynie na krótkim dystansie. Po kilku miesiącach u boku prezydenta Zełenskiego przetrwali głównie ci, z którymi robił karierę sceniczną. Zwłaszcza współpracownicy z kabaretu Kwartał 95, powstałego w Krzywym Rogu. W tym miejscu można było kiedyś często spotkać przyszłego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Gdzie? Przy tej narożnej klatce, bo tutaj mieszkała Lena, która dziś jest jego żoną. Wowa codziennie przychodził pod ten dom i czekał na przyszłą małżonkę, aż wyprowadzi na spacer psa. A ja mieszkałem w tej klatce obok i przyszły prezydent przychodził kiedyś do mnie w gości. Zapraszam. Andrii Zasławski jest szkolnym kolegą Wołodymyra Zełenskiego. Chodził z nim do klasy. Dziś pracuje jako kontroler techniczny miejskich trolejbusów i dziennikarz lokalnej gazety. W tych domach wszystkie klatki są jednakowe? Mniej więcej, tylko tu jest 9 kondygnacji, a w sąsiednim bloku Wowy 11.
Wołodymyr Zełenski mieszkał w tym potężnym mrówkowcu przy głównej ulicy. Jego rodzice należeli do elity miasta. Ojciec pracował jako profesor cybernetyki na uczelni, a mama była inżynierem. To mieszkanie wygląda tak samo jak w latach 90., kiedy przychodził do mnie przyszły prezydent Wołodia. Nasza klasa była wyjątkowa, bo z pogłębionym językiem angielskim. Na zawsze zostanie mi w pamięci taka historia, jak kiedyś razem z Wołodią wracaliśmy do domu z teatru i popsuł się tramwaj. Szliśmy piechotą po nocnym mieście. W końcu dotarliśmy na pętlę. Weszliśmy do ostatniego wagonu. Byliśmy w nim sami. I żeby nie dłużył nam się czas, zaczęliśmy śpiewać. All my troubles seem so far away. A pamięta pan piosenkę z filmu Sługa Narodu? Ja lubię swoją stronę, lubię swoją żonę. Lubię swoją sobaku. Kiedy zobaczyłem ten film, to bardzo chciałem, żeby wcielił się w życie. Chciałbym nagrodzić każdego z was pamiątkowymi imiennymi zegarkami. Bardzo przepraszam, ale zegarek miał być imienny. A ja mam wygrawerowane imię Michał. Przecież nazywam się Siergiej. Ja też mam nie swoje imię. A na moim zegarku jest imię żeńskie. A czy ja powiedziałem, że na tych zegarkach mają być wasze imiona? Nie. Tam są imiona zupełnie innych ludzi. Jakich ludzi? Nie pamięta pan? A powinienem? Jest pan zobowiązany. Na zegarkach są imiona ludzi, którzy zginęli na Majdanie. Na początku wielu zarzucało Zełenskiemu, że jest zbyt prorosyjski. Ależ nie, przecież on broni interesów Ukrainy. Mówi o Krymie i Donbasie, że to są nasze ziemie, a Rosja to jest agresor. On kontynuuje retorykę, którą słyszeliśmy, zanim został prezydentem. Kiedy go oskarżają o politykę prorosyjską, to nie mają racji. Wynika to pewnie z tego, że Wołodia wywodzi się z rosyjskojęzycznego regionu. Ale też z tego, że przez wiele lat zarabiał w Rosji pieniądze, że był emocjonalnie i finansowo związany z Rosją. No tak, ale proszę zobaczyć, jakie filmy on robił w Rosji. To były filmy o miłości. Pod szyldem Kwartał 95 Wołodymyr Zełenski wyprodukował setki programów satyrycznych, ponad 30 filmów i seriali. Wszystkie kasowe, z milionami odsłon w internecie. Zełenski był takim kandydatem, którego obraz każdy mógł napełnić swoimi wyobrażeniami, napełnić plusami lub minusami. Bo on i jego ekipa stanowili rodzaj pojemnego opakowania. Dzięki temu Zełenski zyskał pełnię władzy w kraju, bo został prezydentem, a stworzona przez niego partia Sługa Narodu zdobyła większość parlamentarną. W 2019 roku w wyborach do parlamentu partia Zełenskiego dostała 43% głosów. To był rekordowo wysoki mandat zaufania, ale nie na długo. Poparcie samego Zełenskiego po roku niewiele zmalało. Natomiast jego partii, Sługa Narodu, znacząco. Bo nie może być partii, w skład której wchodzą zarówno radykalnie prozachodni politycy, jak i radykalnie prosowieccy i prorosyjscy. Takie ugrupowanie nie ma racji bytu. To się nazywa Uber prezydenta. Przed nami Rada Najwyższa Ukrainy. Sługa Narodu to jest partia ludowa. Nie prezydencka, tylko ludowa. Takiej partii jeszcze nigdy u nas nie było. 254 deputowanych to różni ludzie. Są tacy, którzy znają prawo i mają doświadczenie. Na przykład ekonomiści z dużą praktyką albo prawnicy. Ale są też zwykli ludzie. Rolnicy albo szeregowi pracownicy jakichś przedsiębiorstw. Czyli prości ludzie. I oni, proszę wybaczyć za to określenie, długo się rozpędzają. Mam skręcić w prawo? Tak. Ruszamy. Partia Sługa Narodu bazowała na popularności Wołodymyra Zełenskiego. Powstawała w pośpiechu. Wśród werbowanych na prędce zapaleńców byli kompletni polityczni amatorzy, którzy zarzucali internet pełnymi entuzjazmu filmikami.
Deputowani każdego ranka biegają, każdego ranka dbają o formę, by dobrze głosować i przyjmować dobre ustawy. W 2019 roku wszystkie telewizje pokazywały, jak nowicjuszy ekspresowo przyuczano do pracy posła. W karpackim kurorcie Truskawiec zorganizowano dla nich tygodniowe szkolenia. W pięciogwiazdkowym hotelu wybrańcy narodu od rana do wieczora uczyli się ekonomii i polityki, a wszystko nadzorował sam prezydent. Oto jedna z relacji. Wołodymyr Zełenski przyjechał do hotelu, gdzie od tygodnia trwa szkolenie 250 nowo wybranych posłów, którzy sami określają się drużyną Zełenskiego. Drużyna Zełenskiego nie wytrzymała próby czasu. Jednomyślność i dyscyplina posłów trwała zaledwie 2 tygodnie. Partia zaczęła się rozwalać, bo od początku była zlepkiem sprzecznych interesów. Jej członkowie chcieli różnych rzeczy. W partii Sługa Narodu zabrakło dyscypliny i wspólnej wizji państwa. Bo posłów poróżnił nawet stosunek do rewolucji na Majdanie. Już po roku poparcie dla partii zmalało o ponad połowę. Ukraina przeżywa problemy z instytucjami, problemy z korupcją, problemy z systemem sądowniczym i nieefektywnością zarządzania państwem. Nie mówiąc już o kryzysie gospodarczym, który został spotęgowany przez pandemię koronawirusa. Myślę, że Zełenski nie spodziewał się, z jak dużymi problemami przyjdzie mu się zmierzyć. On już po roku prezydentury wyglądał na tak zmęczonego, jak Poroszenko po 5 latach. A co mu się udało? To ciekawe pytanie. Na pewnym etapie udało mu się ruszyć z miejsca proces pokojowy z Rosjanami. Doszło na przykład do wymiany jeńców. Zawsze będziesz w naszych sercach. Anastazja Muchina i Aleksiej Sezonowicz byli jednymi z kilkudziesięciu osób, które w 2019 roku wróciły na Ukrainę w ramach wymiany jeńców z Rosją. Zostali uwolnieni w tym samym czasie, co słynny reżyser Ołeh Sencow. Oboje pochodzą z Donbasu. Czy myślicie, że Zełenskiemu uda się przekonać do Ukrainy mieszkańców samozwańczych republik? Nie. Dlaczego? Byłam tam i widziałam, jak dzieci od najmłodszych lat wychowywane są w duchu nienawiści do wszystkiego, co ukraińskie. Przepraszam, czy macie prezenty z wizerunkiem Zełenskiego? Już sprzedaliśmy. Tak? A co to było? Matrioszki. Z portretem Zełenskiego? Na wierzchu był Zełenski, a w środku taki smutny Poroszenko. Kiedy Poroszenko przyjeżdżał tutaj, to wokół niego zawsze było pełno ochroniarzy. Wie pani, ile kosztuje ich utrzymanie? A co, Zełenski nie ma aż tylu ochroniarzy? Nie, bo przechodził tu obok mnie i widziałem. Z bliska? Oczywiście. Pewnie, że Zełenski też ma ochronę, ale nie aż tak liczną, a Poroszenko wszystkiego się bał. Czy Zełenski jest politykiem nowego formatu? Ogólnie tak. Pytanie tylko, w jakim stopniu ten nowy format sprawdził się u nas. Kiedy mechanizmy państwa dobrze działają, to kreatywny lider spoza systemu może wnieść dużo świeżości i uzdrowić system. Może dać nowy impuls do rozwoju. Na Ukrainie jest to jednak trudne, bo instytucje władzy i jej struktury są bardzo chwiejne. Dla Ukrainy za wcześnie na Zełenskiego jako prezydenta spoza systemu? On sam jako szansa był bardzo interesujący i obiecujący, ale zabrakło grupy strategicznych doradców. Myślę, że wielu europejskich polityków
z uwagą obejrzało serial Sługa Narodu. Być może jak będę miał 60 lat, to czytając jakąś książkę pomyślę: Boże, czym ja się zajmowałem?